Puerta de Santiago. Za 15:10 postaram się dzisiaj wjechać pod siedzibę Parku Narodowego Teide. To gdzieś około 2300 metrów nad poziom morza. Jestem gdzieś 40 metrów, czyli przede mną 2400 na pewno metrów przewyższenia i de facto cały czas pod górę. Mam nadzieję, że się uda wjechać i będę po kolei na przystankach, myślę, co 500 metrów nad poziom morza, robił kolejne nagrania. W tle Los Gigantes na Teneryfie. Jest pięknie, nie ma wiatru, także korzystając z okazji, że mogę, to jadę. Takim to pięknym rowerem będę jechał z najbliższej wypożyczalni. Jedyny, mechaniczne hamulce tarczowe. Hamulce mniej więcej działają, przerzutki chodzą, ciężkie jak diabli, 16 kg. Będę walczył, ale to nie chodzi o to, żeby szybko, tylko żeby dojechać. Tak właśnie wygląda teren. Na 360 metrze nad poziomem morza. Nie ma to nic wspólnego z roślinnością śródziemnomorską. Nie ma przede wszystkim zapachów. Rosną tutaj kaktusy. Tutaj mamy wjazd do gospodarstwa. Te gospodarstwo gdzieś jest u góry. Bananów coraz mniej, to tam rosną w tych zasłonach. Nachylenia były różne, także po 20 kilka procent. Asfalt wyśmienity, więc jeżeli ktoś jeździ kolarzówką, szosą, no to tutaj jest okazja. Jest przede wszystkim piękna pogoda i słonecznie i dobra temperatura, bo z licznika pokazuje 21,5 stopnia. No nie ma chyba lepszej pogody do jeżdżenia. Dużo gospodarstw jest opuszczonych, no naturalne. Wszędzie doprowadzona woda. Woda jest pod dostatkiem z uwagi na wysokość wyspy i opady tam w tej strefie. No w tym momencie nie widać tej, dalej jest tam. Gdzieś tam. Także do zobaczenia na, myślę, 600 metrze. I to 731 metr nad poziom morza, czyli około 1/3. Myślę, że te 700 metrów jest najtrudniejsze, bo wiele pchałem. Zrobiło się zimno, jest 16 stopni. Zatrzymałem się na kawę. La Gomera już jest szczyt na podobnej wysokości, co jestem. Już się powoli patrzy na nią z dołu. Chmury u góry, więc na pewno będzie padać. Hirche, punkt widokowy. Gdzieś tam zaraz do niego dojdę. I wąskie uliczki, samochody się przepychają. A ja pcham, bo tu nie ma możliwości podjechać. Żadnych. Nie ma lekko. Hola. No i tyle w dół. A tam chmury. Złowrogie. Trochę zmęczony. Powoli. Do celu, jak muł. Dojechałem do punktu widokowego w Hirche. 969 metrów. Natomiast już wjechałem do góry 1038 i to wszystko na 14 kilometrach. To łatwo policzyć. Ile średnie nachylenie? Średnia prędkość 5 na godzinę. To się nie da, dużo pchania. Nie ma możliwości, tak są drogi porobione. Bardzo strome, myślę, że po 25%, nawet miejscami po 30% we wsi, tutaj na dole w Hirche. Pięknie jest, kolarze jeżdżą. Droga może nie będzie zamknięta, nic nie słyszałem. Jeżdżą kolarze, więc mam nadzieję, że nie jest, bo jak spadnie śnieg, to zamykają. Stopni w tym momencie jest 14, także powoli będę musiał się ubrać. A jeszcze przede mną jest ponad 30 km, to te 30 km będą lżejsze. Muszą być lżejsze, pójdzie szybciej. Także z Hirche nie udało mi się wyjechać. Chcę przeczekać, zobaczę, jak to długo będzie się działo, ale już ubieram nogawki, zabezpieczam buty i czekam, aż przystanie i jadę. Nie? Wjechałem z Hirche, trzeba ten deszcz przeżyć. Zobaczę, jak długo. No przede wszystkim jestem na głównej drodze. Ona ma mniejsze nachylenia, idzie jechać swobodnie rowerem. Natomiast jestem na 1058 metrze nad poziomem morza.
paliłem 1630 kalorii, nie wiem czy to prawda. 1200 metrów nad poziomem morza. Jest, nie pada. Musiałem się rozebrać. Właśnie, problem jest z utrzymaniem, znaczy z wymyśleniem odpowiedniego stroju. Jest pięknie, warto. Jak dojadę, będę bardzo szczęśliwy. Następny punkt widokowy, Hiniero i Boca Cangrejo, którego widział w 1492 roku, jak mówią oczywiście tubylcy, Kolumb. Zapisał Kolumb w swoim zeszycie, że jest to wyspa diaboliczna. Po ostatniej, czy po aktywności, myślę, że to jest w 1902 roku wulkanu, bo nic nie rośnie, a poza tym jesteśmy już 1450 metrów nad poziomem morza. No zobaczcie, ta sosna walczy, ta sosna chce żyć, mimo że jest w lawie, rośnie w lawie. Gdzieś korzenie wystarczająco mają wody, żeby żyć. Ciężko. Zaczęło trochę padać, ale to nie na tyle, żeby się przebierać. Zobaczymy, czy się uda dojechać bez deszczu, bo to najważniejsze, żeby nie zmoczyć ciuchów na powrót. 1500, no zostało już 700 metrów do góry. Naprawdę niewiele, chociaż w kilometrach daleko. Niesamowity widok. Niesamowity. Jadę dalej. 28 km trasy. 1700 metrów nad poziomem morza jestem. Znalazłem taką przy drodze krater, dziurę. Jestem zmęczony, ale myślę, że dojadę. Na 40 km będzie biuro Parku Narodowego i to jest na dzisiaj mój cel. Jazda jest bardzo trudna, bo przez moment, oprócz tego nad morzem, był krótki zjazd po wjechaniu na górę. Natomiast cały czas jest pod górę, cały czas. Nawet nie ma równego. Tu prawdopodobnie za 2-3 km będzie płasko. Przez moment było tak, że nawet mimo nie na 6% nachylenia prowadziłem rower, żeby dać odpocząć nogom i tyłkowi. Wjeżdżam na teren Parku Narodowego Teide, około 1800 metrów nad poziom morza. Widoki przepiękne. Szkoda, że się tam nie otworzyły chmury, byłoby dużo ładniej. A samochód za samochodem, rowerzystów jakoś mało. W nagrodę mam zjazd prawie 35-kilometrowy. I to będzie trudne, bo trzeba się ubrać odpowiednio. Ale będzie pięknie. Jeszcze trochę. Został kilometr 20. 69 metrów w pionie do góry, a ja zbliżam się, tu pokazuję licznik, 2016 metrów, 6 godzin jazdy, chyba dojadę do końca tego podjazdu, żeby mieć go za sobą, tak jak to Garmin wyliczył, i zastanowi się co dalej, ale do piątej zostanie mi pół godziny, a muszę zjechać na dół. A tak wygląda na 2000 metrów Park Narodowy Teide. Po 6 godzinach i 50 minutach dojechałem do końca podjazdu, który wyznaczył Garmin Connect. Przejechałem 30, prawie 5 km i jestem na około 2770 metrach. Całkowita elewacja, czy całkowity wzniosek, bo był moment, kiedy zjeżdżałem, to 2175 metrów. Jestem szczęśliwy, że tu jestem. Zadowolony, że dałem radę. Nie jest to proste, naprawdę wymagające, w szczególności, że to jest początek sezonu. Ostatni raz tak naprawdę dłuższą trasę zrobiłem w październiku tamtego roku. Takie są uroki wyspy, której szczyt ma 3718 metrów i jest najwyższym szczytem Hiszpanii. Pozdrawiam. Na tym miejscu kończę trasę, to i tak jest ogromny wysiłek. Muszę uważać też przez tą mgłę, bo to samochody. Mam co prawda oczywiście lampki. Mam lampki z przodu i z tyłu, ostrzegawcze. Ale to mimo wszystko wymaga, trzeba uważać.
kierowca może być gdzieś się poślizgnąć, jezdnia jest mokra, także wracam. No, żeby zjechać, to trzeba być ubrany, także kamizelka założona, puf, okulary to niezbędne przy tym zjeździe, no i pozycja zjazdowa i jak najszybciej do domu. Stopnia, ja już się żegnałem. Zjechałem 500 metrów w dół, jestem na 1500 metrze nad poziomem morza, zaczął padać deszcz. Temperatura spadła do 2 stopni, jak jechałem. Teraz już jest 3,7, jest dużo lepiej. Ale tam, gdzie jadę, będzie słońce, więc mam nadzieję, że tą temperaturę już na 1000 metrach będzie powyżej 10 stopni. Dlatego też nagram następny krótki film ze zjazdu. Myślę na tysiąc metrów nad poziomem morza, gdzie już zaczyna się roślinność i zaczynają się miejscowości. Zjechałem kolejne 500 metrów. Zgodnie z zasadą, że co 100 metrów rośnie temperatura o stopień lub maleje, to powinna wzrosnąć o 5 stopni. I wzrosła, bo mamy... Było 4, a jest 9,5. Tak więc tam na dole, jak zjadę, to będzie 20. Już jest lepiej, bo był moment, kiedy byłem tak zmarznięty, szczególnie jak padał deszcz i były 3-4 stopnie, to przy 50-60 na godzinę to już jest bez grubych rękawic ciężko wytrzymać. 650 metrów nad poziomem morza, czyli zjechałem kolejne 400, no i mamy 15 stopni ciepła, ponieważ świeci słońce, no to ta zasada 100 metrów, 1 stopień to nie będzie dokładnie tutaj tak działała. U góry 2 stopnie, mgła, deszcz, a tutaj piękne lato, piękne widoki. 500 metrów nad poziomem morza, poniżej miejscowości Tamaimo. Tutaj masyw Los Gigantes. Zgodnie z zasadą, 500 metrów, mamy prawie 16 stopni, nie mam nadzieję, że to widać. Więc na dole powinno być 20 i będzie. Piękna pogoda. Czyli 1500 metrów, które zjechałem w godzinę. 300 metrów nad poziomem morza to plantacje bananów. Stopnie oczywiście odpowiednio więcej, 17. Przed chwilą było 2 stopnie, deszcz, mgła, a przez godzinę zjechałem 1700 metrów ponad i są banany. 100 metrów nad poziomem morza, 18 stopni. Także z zimy przez 4 strefy klimatyczne, od zimy, jesieni, czy nie wiem, wiosny na 1000 metrach przez plantację bananów na wybrzeżu, gdzie już rosną palmy. Tam rosną papaje. Jest 19 stopni o godzinie 18. Było to trudne. Zjazd też był męczący, ale było warto. Pozdrawiam.